Dzień dobry, witam Was cieplutko i serdecznie oczywiście. Witam się z Wami w ten sposób w rozmowach niekontrolowanych. Słuchajcie, co do odnośnie ostatniego filmiku z tej serii, czyli jeżeli chodzi o pytania na temat Szkocji, na początku chciałabym bardzo podziękować osobom, które przyczyniły się do tego, aby ulepszyć ten filmik. Dziękuję, kochane, że dopisałyście coś od siebie, bo ja na początku filmiku właśnie poprosiłam, żeby ktoś razem ze mną uzupełniał jakieś informacje i to miało powstać taka fajna konwersacja, że tak powiem, z dwóch stron, czyli z mojej i waszej, i mieliśmy uczynić fajny program z tego, ale niestety większość ludzi podeszła do tego, jak podeszła. Było mi trochę smutno, a z drugiej strony było mi smutno i byłam rozczarowana, że ludzie zamiast trzymać się razem i współpracować, to potrafią tylko oceniać i krytykować. To nie jest fajne. Myślałam, że możemy stworzyć razem fajny filmik dla osób, które naprawdę chcą wiedzieć co nieco na temat Szkocji, ale widzę, że nie tędy droga. No niestety, ja z gęby dupy robić nie będę i tak jak obiecałam, pomimo tego, że filmiki są źle odbierane, to i tak nagram dla osoby, która mnie o to poprosiła, bo wiem, że jest to chyba ważne, żeby robić to, o co nas proszą właśnie nasi widzowie, bo bez nich nie byłoby nas. I na odwrót. Także witam Was bardzo cieplutko jeszcze raz i mam nadzieję, że tym razem jakoś to pójdzie. No trudno, zobaczymy. Po raz kolejny proszę Was o to, aby żeby porozmawiać, coś dopisać od siebie na dole. Zawsze czym więcej informacji, tym lepiej. Będę wdzięczna. Pytanie numer 6. Gdzie najlepiej zmienić złotówki na funty brytyjskie? Złotówki na funty brytyjskie i na odwrót najlepiej w kantorach. I tyle. Po prostu sprawdzić sobie przelicznik walutowy, ale to też nie można powiedzieć tak do końca, gdzie jest. Pieniążki, waluta zmienia się, kurs waluty zmienia się z minuty na minutę, czasami z sekundy na sekundę, więc nigdy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie będzie nam najlepiej je wymienić. Ja zawsze robię to po prostu w kantorach. W kantorach, tutaj w supermarketach można wymienić. No i najlepiej chyba w Polsce przed wyjazdem wymienić właśnie złotówki na funty z tego względu, żeby mieć już gotowe pieniążki podczas podróży. To jest moja odpowiedź. Siódme. W jakim środkiem transportu najlepiej się dostać do UK? Moim zdaniem najszybciej i najsprawniej jest się dostać tu samolotem. Ale właśnie, jest jedno ale, może nawet więcej niż jedno ale. Z tego względu, że najszybciej jest dostać się samolotem. A właśnie to samochodem byłoby najfajniej, z tego względu, że można najwięcej rzeczy zabrać. W samolotach mamy ten bagaż ograniczony. W pociągu też mamy ograniczenie bagażowe. Tam chyba można więcej zabrać, ale wydaje mi się, że tu chodzi o w jakimś. Najlepiej się dostać do UK. No najlepiej, czyli najszybciej, moim zdaniem, najszybciej będzie właśnie samolotem. A teraz jest tyle tych tanich linii samolotowych, że linii lotniczych, nie samolotowych, że można się bardzo szybko i sprawnie i za niewielkie pieniądze naprawdę dostać, gdzie się tylko zechce. Także ja polecam środek transportu samolot lub samolot. Jeszcze gdzie szukać przewoźnika? Gdzie szukać przewoźnika? No myślę, że bezpośrednio na jakiejś stronce danych samolotów. Mamy nawet teraz takie coś, że wpisujemy
wyszukiwarce tanie linie lotnicze, czy tam właśnie przewoźniki i wyskakuje naprawdę wiele wyszukiwarek, które za nas to uczynią. Wpisujemy co, gdzie je chcemy i teraz naprawdę jest tyle ułatwień, że można znaleźć w Trimiga takie coś i dosłownie na internecie. Moim zdaniem najlepiej wszystko znaleźć na internecie. Ile kosztują bilety na przejazd do Wielkiej Brytanii? No właśnie bilety to można nawet, jak jest promocja w Ryanairze, można nawet wyhaczyć za 15 funtów bez bagażu za przelot. Także czasami są to małe pieniądze, czasami jeżeli są już ostatnie miejsca, a gdzieś chcemy się dostać dalej, to... Przepraszam, już jest wieczór, ja po całym dniu... Także bilety tutaj są naprawdę zróżnicowane te ceny. Last minute można kupić za psie pieniądze, a czasami można kupić nawet idąc na lotnisku kupić. Tak samo na pewno są jakieś promocje, gdzie są busy. I jakieś takie przewodniki na pewno też mają jakieś promocje na bilety. Jeszcze dwa pytania. Widzicie, jaki szybciutki. Ja po prostu nie jestem w stanie odpowiadać inaczej. Ja odpowiadam tak, jak myślę i staram się tutaj podpowiedzieć najwięcej, ale no... żyjemy w takich czasach, że wszystko można wygooglować, że tak powiem. Napisać do wujka Google i on nam wszystko powie. Ja wiem, że lepiej... od osoby, która jest na miejscu, czyli tak samo jak ja bym chciała wyjechać na stałe do Dubaju, bo tam bym musiała mieszkać, znaczy nie mieszkać, tam bym chciała odwiedzać. I też bym musiała się dowiedzieć od osoby, która tam mieszka, niż z jakichś tam portali. No, ale tak to wygląda. Jak szukać mieszkania w Wielkiej Brytanii? Pytanie numer 9. Najlepiej właśnie to zależy, bo jeżeli na przykład przyjeżdżamy do znajomych, do rodziny, do kogoś, gdzie na początku mamy zapewniony start, że tak powiem, nocleg, to najlepiej właśnie szukać już od razu w kancelu housingu, żeby dostać mieszkanie swoje w przenośni, bo wykupywanie mieszkania, szukanie przez landlorda znajomych wynosi dużo, dużo drożej, więc takie housingowe i kancelowe są na ogół mieszkaniami najtańszymi. Ja mieszkam tu dosyć długo i mieszkam dalej na kancelowym. Kiedyś wiadomo, że kancelowe są troszkę w gorszej dzielnicy, można tak powiedzieć, że... Ale dzielnica może być piękna, bogata, a zawsze się znajdzie jakiś nieprzyjemny sąsiad. Także tak, mieszkania przez właśnie, że tak powiem, spółdzielnie mieszkaniowe, czyli tutaj się tak zwane kancele czy housingi. Jeżeli mamy gdzie się zatrzymać, bo jeżeli nie, no to już gorsza sprawa. Wtedy trzeba przez ogłoszenia właśnie iść do agencji mieszkaniowej i szukać takich. Wiadomo, to są koszta, bo wtedy trzeba mieć na depozyt, i to wszystko jest czas. To nie jest tak, że przyjdziemy w jeden dzień, powiemy, chcemy mieszkać, oni powiedzą, dobrze, proszę klucze, proszę bardzo. Nie. Wszystko jest dokumentacja z czasem, czy council, czy housing, czy landlord. Wszystko jest to naprawdę długoterminowe do załatwiania. To nie jest takie, chodźmy jeść. I ostatnie pytanie, widzicie, jak króciutko, jak szybciutko dzisiaj sprawnie mi to poszło. 10. Jak wyglądają tutaj umowy o wynajem? Czy trzeba płacić kaucję, właśnie tak jak wspomniałam, czy trzeba przedstawić umowę o pracę? Jeżeli chodzi o wynajęcie mieszkania, to wydaje mi się, że trzeba wszystko pokazać. Trzeba pokazać właśnie umowę o pracę. Nie, chyba umowy o pracę nie, ale kaucję na pewno trzeba zapłacić. Przeważnie jest to albo miesięczna, albo trzymiesięczna równowartość czynszu,
Umowy o pracę nie jestem pewna, jeżeli chodzi o wynajęcie mieszkania, ale, bo tu jest umowa, jak wygląda tutaj umowa o wynajem, ale wynajęcie mieszkania, dostanie mieszkania z housing, aha, no i wynajęcie to jest na jakiś tam dany czas, a z housingu czy z kancelu możecie sobie mieszkać do, dopóki wam się nie znudzi albo do waszej śmierci, że tak brzydko powiem, ale taka jest prawda, no i dopóki płacicie, tak? Jeżeli płacicie, to możecie sobie mieszkać wy, wasi dzieci, z pokolenia na pokolenie. Także na pewno trzeba mieć kaucję. Jeżeli chodzi o housingi i kancele mieszkania właśnie tego typu, nie trzeba mieć kaucji w ogóle, wtedy nie pobierają tobie, ale, ale trzeba przedstawić to, że zanim dostaniecie mieszkanie, musicie przedstawić to, że jesteście w stanie za nie płacić. Tak, nie wiem jak to się tyczy, jeżeli nie macie mieszkania, jak jeżeli tu dopiero przyjechaliście lub nie macie żadnej rodziny. Można ubiegać się wtedy też o mieszkania takie jakby zastępcze. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna jak to wygląda. Jak to wygląda od strony prawnej, bo nigdy się w ten sposób, nigdy się tym nie interesowałam. Tak jak mówię, no kancelowe, housingowe mieszkania, czyli tutejsze ZBM, trzeba przedstawić full wypas informacje na wasz temat. A wynajęcie takie od landlorda, czyli prywatnego właściciela mieszkania, musimy na pewno dać depozyt. Ale też to również sprawdzanie dokumentów, czas, to wszystko jest ruchome. To nigdy nie jest tak, że dacie, obejrzycie mieszkanie, w ten dzień możecie się wyprowadzić. To są terminy, zawsze jakoś tam przeważnie jest, że jakiś remont, jakieś poprawki, że dopiero później jest oględziny mieszkania. Po oględzinach jest jakiś tam czas, który mają w urzędzie, czy tam landlord na oddanie kluczy, na podpis, odpisanie umowy. To wszystko zależy od czegoś i tutaj w Szkocji ze wszystkim jest tak, że coś jest zależne od czegoś. Jedno połączone z drugim. Mam nadzieję, że jest to dobrze złożone, że to ma jakiś ład i skład. I to by było tyle. Musiałam wstać i wymienić baterię. Widzicie, czyli te filmiki chyba nie są mile widziane, bo nawet bateria mi pada i nie chce się połączyć. Słuchajcie, ja tak odpowiadam na te pytania, bo tyle co wiem, tyle co mogę wam powiedzieć, to powiem. Tak. Mam nadzieję, że spodobało wam się chociaż... No nie wiem, to są takie tematyczne filmiki bardziej niż jest tu coś do podobania czy niepodobania. Tak czy inaczej jestem wdzięczna za zadanie mi tych pytań. Tak czy inaczej jestem wdzięczna, że jakieś osoby chcą tu zajrzeć. Czy to są osoby, które lubią mnie, czy które mnie nie lubią. Ważne, że ja nie wymiękłam, nie poddałam się i dalej nagrywam te filmiki. Moje zdanie jest takie i mam nadzieję, że komuś coś tutaj pomoże. Jeżeli nie, zawsze możecie napisać do mnie prywatne wiadomości. Wtedy mogę pisemnie wam wytłumaczyć na jakiś dany temat. Nie bójcie się zadawać pytania, bo po to jesteśmy, po to, żeby sobie pomagać w jakimś tam stopniu. Ja nie mówię, że będę wam pomagała, nie wiem, wszystko załatwić, ale możemy sobie porozmawiać na ten temat. Także dziękuję ślicznie za uwagę. Do następnego miłego filmiku. Duża buźka. Pa, pa.